Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym chciałabym Wam pokazać, jak wykonać tort z pielu, który chciałabym podarować mojej serdecznej znajomej Ani, która już jakiś czas temu urodziła małego Wojtusia. Na pewno zadajecie sobie pytanie, dlaczego nie kupiłam takiego gotowego tortu, które są ogólnie dostępne w sklepach z prezentami w różnych tam kwiaciarniach i na Allegro. Są dwa powody, dla którego nie kupiłam takiego gotowego tortu. Wszystkie te torty gotowe, które widziałam, były wykonane z oryginalnych pampersów, a z tego co mi wiadomo, Ania dla małego nie używa oryginalnych pampersów, a pieluszki innej firmy. Ja Anię zapytałam, jakiej firmy używa właśnie pieluszek dla małego, żeby mieć pewność, że kupię pieluszki, które faktycznie będą używane. No i drugą najważniejszą rzeczą myślę też jest to, że ja wykonam ten tort po prostu własnoręcznie, a myślę, że takie własnoręcznie wykonane prezenty są najfajniejsze. Ja przynajmniej, gdybym miała mieć kiedyś dziecko, to taki tort chciałabym dostać, bo w ogóle wykonanie takiego tortu jest banalnie proste i naprawdę niewiele trzeba rzeczy, żeby wykonać taki tort. Mój tort będzie trzypiętrowy. Ja do tego tortu użyję 64 pieluszki. Tak naprawdę powinna mieć 67, ale mnie te 64 pieluszki wystarczą. Tu mam już większość tych pieluszek wyłożone. Będą nam również potrzebne takie gumki, recepturki w dwóch różnych rozmiarach, większym i mniejszym. I wstążka do obwiązania oraz 3 lub 4 patyczki, takie dłuższe, ale to Wam pokażę na te patyczki na końcu, bo jeszcze mam je nieprzycięte. I tak jak powiedziałam, słuchajcie, zrobienie tego tortu jest banalnie proste i myślę, że nie jedna młoda mama chciałaby dostać taki własnoręcznie wykonany tort z pieluch. Teraz pokażę Wam, jak wykonać taki tort. Najbardziej pracochłonnym etapem w wykonaniu tego tortu jest złożenie tych wszystkich 64 pampersów w takie ruloniki, stąd też są potrzebne nam gumki, recepturki. Zwijamy, słuchajcie, te pieluszki. Tutaj one nam będą się tak trochę podnosić, więc je prostujemy. Zwijamy je po prostu w takie rulony. Bierzemy gumkę, recepturkę i obwiązujemy dwukrotnie pieluszkę, aby uzyskać właśnie taką formę. Została mi ostatnia pieluszka do zwinięcia. Za moment pokażę Wam, jak dalej robić, by powstał nasz tort z pieluszki. Kolejną ważną rzeczą jest, aby takie pieluszki połączyć po dwie do siebie, żebyśmy później, jak będziemy łączyć je w jedną całość, żeby one po prostu ciasno nam się razem trzymały, więc kolejnym etapem to jest połączenie tych pieluszek ze sobą po dwie sztuki.
rozsadzone po dwie pieluszki, łączymy całą tą dużą recepturką jedną, tak żeby one nam się faktycznie dobrze trzymały, i zaczynamy po prostu formować dół tych pieluszek, dół tego naszego tortu z pieluszek. Tutaj teraz pod tą ostatnią recepturką możemy dodawać kolejne pieluszki, ale oczywiście do takiego momentu, żeby nam ta recepturka nie pękła. Teraz tutaj dodaję już pojedyncze pieluszki, żeby utworzyć już taki bardziej przypominający kształt koła ten dół. Tak wygląda już zrobiony dół tego tortu. Jak widzicie, zaczynam formować już tutaj z pieluszek tort. Staram się, aby tutaj od tej zewnętrznej strony były te miejsca, gdzie nie ma tego zwinięcia widocznego, czyli tutaj kwestia, żeby tego nie było widać, aby była ta strona gładka. Wtedy myślę, że to będzie tak bardziej estetycznie wyglądało. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby tylko i wyłącznie właśnie na tej zewnętrznej stronie to było po tej stronie gładkiej. Widzicie, została nam ostatnia rozrobienia do zrobienia góra tortu, że tak powiem. Sami widzicie, że zrobienie tego nie jest absolutnie trudne. Powiem Wam szczerze, jak były te pieluszki w opakowaniu, to wydawało się, że jest ich tak bardzo dużo. A teraz, kiedy już praktycznie ten tort mam zrobiony, no to wygląda, że tych pieluszek jest dużo mniej. Nie wiem, jak to jest, ale w opakowaniu naprawdę wyglądało na dużo więcej tych pieluszek. Słuchajcie, ostatni etap, łączę ze sobą ostatnie pieluszki. Jeszcze ładnie to uformuję i za moment pokażę Wam, jak ozdobić ten tort wstążką, aby nie było widać tych tutaj gumek.
Na początku filmiku mówiłam Wam, że na samym końcu będą nam jeszcze potrzebne patyczki do usztywnienia całej konstrukcji, które przełożę tutaj przez te pieluszki, tak żeby ten nasz tort był bardziej stabilny. I jeszcze jeden. Tak staramy się wkładać ten patyczek, żeby nie uszkodzić tak tych pieluszek. I on teraz ma taką formę bardziej taką, sami widzicie, pewniejszą. Oczywiście jeszcze go sobie tutaj trochę uformuję. I teraz zajmę się kolejnym etapem, czyli zakryciem tych gumek recepturek. Zacznę od dołu. Kolejnym etapem jest już obwiązanie naszego tortu taką ozdobną wstążką, pod którą będziemy ukrywać te nasze gumki recepturki, których dosyć sporo użyłam do obwiązania tych wszystkich pieluszek. Dosyć sporo jej biorę, tej wstążki, ponieważ chciałabym jeszcze zrobić taką kokardę. Dosyć mocno naciągam tą wstążkę. Tutaj, jeśli gdzieś będzie nam pod spodem widać te gumki recepturki, to ja oczywiście je później jeszcze pochowam. I tak tutaj przywiążę z tyłu. Żeby nam się mocniej to trzymało. Dosyć mocno jest to ściągnięte. I teraz zrobię kokardę. Taką luźną kokardę. Kochani, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Z góry Was przepraszam za formę taką techniczną tego filmiku, ale ja ten filmik sama nagrywałam, sama robiłam w tym czasie ten tort i troszeczkę trudno jest wykonywać tort i nagrywać filmik jednocześnie. Ja jestem z efektu końcowego zadowolona niesamowicie. Szczerze mówiąc, na początku, jak kupowałam tą wstążkę, nie byłam zbytnio przekonana co do tego koloru, a teraz widzę, że idealnie ten błękit współgra z tą bielą tych pieluszek. Do jednej z tych kokard, które tutaj widzicie, tak myślę, że albo na tej środkowej, albo na tej na górze, chciałabym jeszcze umieścić prezent dla Ani. Jest to taka bransoletka, którą zamówiłam dla Ani, z niebieskimi i różowymi kamyczkami i z dwoma zawieszkami, z chłopczykiem i z dziewczynką, bo Ania ma Julkę i Wojtusia, więc pomyślałam sobie, że to będzie taki fajny gadżet ode mnie. Mam nadzieję, że jej się to spodoba. Piszcie koniecznie, czy Wam się podobał ten filmik i co sądzicie na temat tego typu prezentów wykonywanych własnoręcznie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa! Z tak połączonych ze sobą po dwie pieluszki łączymy je w kolejną całość i obwijamy je tymi szerszymi recepturkami. Tak, żeby nam się tutaj wszystko... Może się nie da. Right.